W Rzeszowie obradował sejmik województwa podkarpackiego. Spotkanie zdominowała debata na temat stanu podkarpackiej służby zdrowia oraz wyzwań, jakie stoją przed nią w obliczu pandemii koronawirusa. Obrady rozpoczęła informacja dotycząca wyników finansowych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa podkarpackiego, którą przedstawił radnym marszałek Władysław Ortyl. Dyskutowaliśmy na służbie zdrowia, która nie tylko w związku z epidemią miała w podwyższonej gotowości, ale przede wszystkim o problemach i utrzymaniu wyniku finansowego. Mówię tu oczywiście o służbie zdrowia w szpitalach wojewódzkich. I tu ta dyskusja parugodzinna właściwie dostarczyła więcej informacji. Może nie odpowiedziała na wiele wątpliwości, ale mam nadzieję, iż te wnioski płynące od radnych zostaną zauważone, bo zostaną przetransferowane do rządzących w kraju. Mam na myśli o obsługę, sprawniejszą obsługę pacjentów, którzy no niestety wielokrotnie zderzają się z niemocą uzyskania profesjonalnej porady lekarskiej. Marszałek podziękował wszystkim tym, którzy są zaangażowani w proces ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz tym, którzy aktywnie uczestniczą w leczeniu osób chorych na COVID-19.